Znajdujemy się na terenie budowy przekopu Mierzei Wiślanej. W tle za mną widzicie Państwo przyczółek mostu południowego. Ten okrągły element za moimi plecami to podpora pośrednia, na której będzie zainstalowane łożysko, na którym będzie generowany obrót obiektu. Te trzy filary to podpora pośrednia. To właśnie na tej podporze spocznie ustrój stalowy, kiedy most będzie otwarty. Planujemy uzyskać gotowość tego obiektu do przejazdów, do przeprowadzenia ruchu w pierwszej połowie przyszłego roku. Ten obiekt jest nam niezbędny z tego względu, że powinniśmy przełożyć ruch na obiekt i umożliwić wykonywanie ścianek szczelnych i kanału żeglugowego. Na budowie dzieje się bardzo dużo, rozpoczynając od kierunku północnego, od strony Zatoki Gdańskiej. Wykonywane są prace związane z budową falochronów w pierwszej kolejności zachodniego oraz wschodniego. Trwają nadal prace związane z wykonaniem nabrzeża przeładunkowego. Kierując się na południe, trwają prace ziemne, zdejmujemy nadmiar gruntu, schodzimy do poziomu zero. Te prace spowodują otwarcie nam frontów związanych z pogrążaniem ścianki szczelnej na kanale żeglugowym. Dalej, kierując się na południe, z początkiem lipca rozpoczniemy pracę na moście północnym. Wykonane są już tam fale pod przyszły obiekt obracane. Przesuwając się w dalszej kolejności na południe mamy śluzę, również widoczną za moimi plecami. Rozpoczęliśmy w czerwcu pogrążanie ścianki szczelnej przyszłej śluzy i zbliżamy się nieuchronnie do Zalewu Wiślanego. Na Zalewie Wiślanym rozpoczynamy wykonywanie sztucznej wyspy.